Białystok. Próba porwania 9-letniego chłopca Białystok. Próba porwania 9-latka. Wpłynęło zawiadomienie. W Białymstoku miało dojść do próby porwania 9-latka. Gdy chłopiec wracał do domu z odwołanego treningu, obcy mężczyzna złapał go za rękę i próbował wciągnąć do samochodu. Białostocka policja potwierdza w rozmowie z interią.pl, że złożone zostało zawiadomienie w tej sprawie. Jak informuje Kurier Poranny, do próby porwania miało dojść w poniedziałek na osiedlu Leśna Dolina w Białymstoku, ale udaremnił ją przechodzień. Matka chłopca złożyła zawiadomienie w tej sprawie na policję, a także podjęła próbę poszukiwania mężczyzny, który pomógł chłopcu. Szukam człowieka, który dzisiaj o godzinie 18.10-18.15 był świadkiem i ratował mojego 9-letniego syna przed porwaniem. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek informacje na ten temat, bardzo proszę o kontakt z trzecim komisariatem policji, czytamy w poście zamieszczonym przez matkę na Facebooku. Policja dla dobra sprawy nie chce na razie zdradzać szczegółów. Trwa zbieranie materiału dowodowego, m.in. zabezpieczanie ewentualnych nagrań z monitoringu i przesłuchiwanie świadków. Przeprowadzone zostały także oględziny miejsca zdarzenia.